Witam. Dzisiaj zajmę się doposażaniem Forda Focusa trzeciej generacji z 2012 roku o dodatkowe oświetlenie kabiny. Wersja, którą posiadam, jest to najuboższa wersja Trend z oświetleniem, które może zapalać tylko kierowca i nic poza tym. A to, co tutaj widzimy, jest to oświetlenie LED od wersji Titanium. Tutaj kierowca może sobie zapalać jak chce na boki i z tyłu pasażerowie również mogą zapalać to na boki. Jest to oświetlenie LED. Dodatkowo dorzucimy jeszcze oświetlenie na nogi. Jak się przybrać do tej operacji? Pierwsza sprawa to oczywiście instalacja. Instalacja w tym samochodzie, który tutaj będziemy doposażać, jest najuboższa, czyli różni nam się tymi kostkami. Tak jak widać, tutaj jest 6-pinowa kosteczka, tam mamy 3-pinową, brakuje nam kabelków. Co trzeba zrobić? Trzeba dołożyć jeden kabelek od modułu BCM do podsufitki. Bardzo prosta sprawa, szybko to dołożymy. Podrzucę Wam w międzyczasie schemacik, jak to trzeba dorzucić. Co do oświetlenia na nogi. Poszukam tam instalacji, jeśli znajdę oryginalną instalację, będzie to polegało tylko na wpięciu kosteczki. Jeśli nie znajdę oryginalnej instalacji, dołożymy instalację, podłączymy się pod moduł. Jak już będę do tego się zabierał, dokładnie powiem, jaki kabelek, gdzie trzeba podłączyć. Tu już jestem przygotowany do dołożenia instalacji. Mówię, jeden kabelek trzeba dołożyć od BCM-a do podsufitki. I bierzemy się do roboty. Oświetlenie w wersji Trend wygląda tak. Jest możliwość, tylko kierowca może załączać oświetlenie w całej kabinie. Jest to zwykłe żarówkowe, nie podświetlają przyciski. Oświetlenie, które będę montował od wersji Titanium, jest oświetleniem LED-owym. Przyciski są podświetlane z tyłu. Pasażerowie również sobie mogą załączyć oświetlenie. Jest jeszcze bogatsza wersja, czyli wersja Ambition z możliwością zmiany kolorów, podświetlania, podświetlane klamki, podświetlane wnęki w drzwiach, ale to już wyższa szkoła jazdy, więcej jest do zmiany. Jak się do tego przybrać? Zaczynamy od zdjęcia schowka. Jak zdejmiemy schowek, on tam się trzyma na trzech śrubkach, z tego co pamiętam. Jak zdejmiemy środek, schowek, wyciągamy ostrość, wyciągamy słupek. Tutaj ukaże nam się wiązka. I pod sufitki nie będę zdejmował, tylko ją delikatnie odsłonię, wyciągnę sobie instalację. Od BCM-a dorzucimy kabelek, BCM tam się znajduje na dole. Schowek mamy już zdjęty. Proszę bardzo, schowek zamontowany. Trzyma on się tam na czterech śrubkach, dwie z przodu, dwie z tyłu. Tutaj osłonę słupka też mamy zdjętą, instalację mamy na wierzchu. Dodatkowo wyciągnąłem sobie już lampeczki. I o co teraz chodzi? Chodzi o to, że musimy dołożyć brakujące przewody dokładnie od BCM-a, czyli to co jest tam, od kostki jednej, do lampki kierowcy tej przedniej i dodatkowo musimy trzy przewody dołożyć od przedniej lampki do tylnej lampki. Tak jak widzieliście, moje lampeczki, te które kupiłem, zależało mi na tym, żeby one były z kostkami, bo kostki są inne. Ja mam z kostkami i dokładam sobie tylko kabelki, dolutuję to wszystko fajnie, pięknie, żeby miał ręce i nogi i będzie to grało. Teraz tak, pociągnąłem sobie, tak jak widać, tutaj przewodzik, najważniejszy jest ten od tej lampki czerwony, tutaj pod sufitką. Tutaj on widać, tędy idzie, czerwoniutki, jest tutaj w tych zatrzaskach. Powinien być z wijce, ale już tego nie będę robił, tylko jest puszczony. Tutaj przeszedłem, no i jesteśmy czerwonym kabelkiem tutaj. Tutaj musimy dołożyć do kostki C4, czyli to jest ta. Wrzucam Wam, jak nazywają się poszczególne kostki na module BCM. Ciach, macie teraz. Interesuje nas kostka C4. Kostka C4 jest to wypięta, to jest to tutaj. Jeden kabelek jest i musimy dołożyć drugi. Jak to zrobić, żeby miał ręce i nogi? A trzeba to zrobić tak, że potrzebny nam jest taki oto pin żeński i musimy go dolutować. To jest z jakiejś tam instalacji wyciętej z Forda, jakiegoś Angola. Jak to trzeba dołożyć? Dołożyć to trzeba tak, że musimy zdjąć to coś musimy zdjąć, podważyć trzeba i to wyciągnąć. Następnie czerwony ten element tak samo podważamy z obu stron i to nam wychodzi do góry. To sobie tutaj lutuje
znajdę może czerwony, ale no nie wiem, chyba nie znajdę czerwonego. Mniejsza z tym, koszuleczkę się weźmie, nie będzie tak widać. I wpinam pod ten pin, który mi potrzeba. A pod który pin? Już właśnie teraz, ciach, macie schemat, jak to dołożyć wszystko. I według schematu brakującym, najważniejszym przewodem jest od lampki właśnie do tej kostki C4. Pin tam macie napisany, który to jest, nie pamiętam. Wsadzamy to sobie i mamy 3/4 roboty z głowy. Kolejną rzeczą, dołożyć trzeba 3 przewody od lampki przedniej do lampki tylnej. Wszystko fajnie polutować z kostką, które tam są i powinno nam zadziałać. Lutujemy, sprawdzamy, czy to będzie działać i zaraz będzie znowu wstawka, czy operacja się udała. Kosteczka już zmodyfikowana, tak jak widać, pin numer 20 dołożony. Jak się dowiedzieć, który to jest pin 20? Bardzo prosto, tutaj na tej kostce bardzo malutkimi cyferkami jest napisane. Tu jest 1, 10, 11, 20. Nas interesuje pin numer 20. Dołożone, zapięte z powrotem, wszystko fajnie, pięknie. Nic nie widać, że było kombinowane. Wszystkie moje naprawy zawsze próbuję robić tak, żeby nikt nie zauważył, że coś było kombinowane. Jak to dalej ukryć? Wiązka jest montowana na takie oto zapinki, na trytkę. To jest jednorazowe, wpinane w otwór montażowy. Ale jak to zrobić, żeby to nie było jednorazowe? A bardzo prosto, ucinamy tutaj tą oto trytkę fabryczną. Zostaje nam dziurka, po ucięciu wygląda to tak. Ciach, tu jest dziura, w którą wsadzamy zwykłą trytkę. Otwór montażowy, zapinam kabelek i elegancko nic nie widać. Kabelki co jakiś czas, tak to jest fabrycznie robione, że izolacją cienką, mam taki sam grubość izolacji, fajnie to wszystko zawinę, pospinam na trytki i nikt w życiu się nie kapnie, że coś było kombinowane. Dobra, biorę się za lutowanie lampki w suficie i zobaczymy, czy będzie działać. Wiązki już podorabiałem. Tak oto wyszła wiązka od przedniej do tylnej tej lampeczki, to trzeba dołożyć. Tutaj polutowałem, oczywiście wszystko na paście lutowane, potem ładnie cyna, żeby to się rozlało, termokurczki zaizolowane, żeby nie było widać bardzo druciarstwa, tutaj połapane, tak jak widać. Resztę pinów można przełożyć bez żadnego lutowania. Jak przełożyć pin? O, proszę bardzo, tutaj jest przykładowa kostka z jakiejś tam instalacji i musimy drucikiem lub igłą, najlepiej igłą, ale już mi się nie chce pędzić, ja to już mam troszkę wprawy. Wsadzamy od strony tej, której się wrzuca, wpina kosteczkę, o, ciach. Trzeba tam odgiąć taki zaczep i ciach, wychodzi. Kwestia wprawy, naprawdę to można szybko ogarnąć. Te piny, które można przyłożyć ze starej instalacji, przekładamy, resztę lutujemy. Spinam to wszystko i patrzymy, czy świeci. Kostki już pozapinane. Tam, gdzie była izolacja zwykła, została wiązka poizolowana zwykłą. W miejscach, gdzie była izolacja parciana, została nawinięta parciana, żeby to wszystko wyglądało jak w oryginale i nikt się nie przyczepiał, że jakieś tu są kombinacje. Działa to tak, jak widać. Przyciski są na stałe podświetlane. Fajnie to się podświetla, można sobie zapalić na jedną stronę, na drugą stronę. Z tyłu w końcu pasażerowie też mogą sobie zapalać światła. Wszystko fajnie działa. Roboty na 2 godziny. Koszta to 100 zł za 2 lampki z kostkami i mamy takie fajne podświetlanie LED-owe. Następna sprawa, którą będę chciał zrobić, to podświetlanie na nogi. Niestety nie znalazłem żadnej instalacji, a szkoda. Teraz się ustawimy, ale nie jest to wielki problem, można to bardzo szybko ogarnąć. Co nam potrzeba? Potrzebne nam są 2 przewody. Jeden przewód bierzemy z kostki C3, tutaj mamy kostkę C3, musimy dołożyć pin 21 i puszczamy go sobie, owijamy w zwijkę, żeby nie było widać. A drugi przewodzik bierzemy z zasilania lampki schowka. Trzeba się tutaj gdzieś tam dolutować, ja się dolutowałem. Proszę bardzo, nawet tego nie widać, owinięte parcianą izolacją, tam dalej pociągnąłem, tak jak w oryginale, izolacją zwykłą i nawet nie widać tego mojego dokładanego przewodu. Niestety nie miałem instalacji, a kupiłem światełka bez żadnych kostek. Jak z tego wybrnęłem? A bardzo prosto, proszę bardzo, zwykła, uniwersalna wtyczka żeńska, dwupinowa,
pasuje jak znalazł tutaj. Ciach i pozamiatane. Ciągniemy, wkładamy pin 21. Ciągniemy od lampeczki, rozdzielamy, żeby tam później sobie puścić na drugą stronę, izolujemy wszystko izolacją parcianą i mamy gotowe. I pokażę Wam już na sam koniec wieczorem, jak to będzie fajnie świeciło. Tak to wygląda, tak to świeci. Podświetlanie na nogi mamy na biało. Oczywiście podłączone pod oryginalne piny, czyli działa to ze samościemnianiem. Proszę bardzo, teraz się samościemniło. Po włożeniu kluczyki w stacyjkę, samo się ściemnia wszystko. Po otwarciu drzwi, ciach, samo nam się to rozjaśnia, fajnie, pięknie. Niestety tam po lewej stronie od kierowcy jakoś to jest słabo pomyślane. Ja to wszystko zrobiłem tak jak w oryginale i to światło świeci na pedał sprzęgła i to jakoś tak, tak jak widać, jakoś to się rozmywa. No źle to jest przemyślane, no ale cóż, tak, tak musi zostać. Tutaj na górze, może zgaszę światełko, prezentuje się to tak, fajnie mamy ostrość, o tak to wygląda, fajnie podświetlane po zapaleniu, ciach na wyjało, naprawdę bardzo fajna modyfikacja, nieduże pieniążki, mnie to wszystko wyniosło 100 zł, polecam każdemu, jest to i troszkę bajer i dosyć pomocne, bo w końcu rodzinka z tyłu może sobie zapalić światło tylko wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy chce tego kierowca. Z mojej strony to tyle. Dzięki.